Tematem dzisiejszego filmu jest drukarka 63TW z białym tonerem. Drukarka nadaje się do druku standardowego oraz do druku na papierach termotransferowych. Rozpakowując drukarkę, pamiętaj o zdjęciu wszystkich zabezpieczeń transportowych. Przy instalacji drukarki pamiętaj o zainstalowaniu odpowiedniego sterownika PS. Do drukarki dołączone jest oprogramowanie PRIP. Oprogramowanie obsługuje pliki PNG, JPEG, PDF, GIF, TIFF. Drukarkę można zainstalować za pomocą przewodu USB albo za pomocą przewodu sieciowego. Drukarkę można zainstalować na kilku urządzeniach, jednak do obsługi programu niezbędny jest klucz zapisany na tym pendrive'ie, a pendrive jest tylko jeden. W pierwszej kolejności zajmiemy się drukiem na papierze termotransferowym. Przy wydruku na większości papierów termotransferowych należy zamienić miejscami całe zespoły drukujące, białe i cyjan. Wówczas tonery są ustawione odpowiednio w kolejności white, magenta, yellow, cyjan. Zadruk kolorem białym następuje jako ostatni, co blokuje przenikanie kolorów z koszulki na transfer. Do uruchomienia programu PRIP potrzebny jest klucz. Jest on zapisany na pendrive'ie, który jest dołączony do zestawu. Umieść pendrive w porcie USB i uruchom program. Otwórz pole robocze klikając File, New. W pierwszej kolejności ustal poziom pokrycia tonerami. W tym celu w pasku narzędzi wybierz Edit, Page Settings, a następnie ustal pokrycie tonerem przy użyciu suwaków. Pamiętaj, by ustawić taką samą kolejność kolorów, w jakiej są zespoły drukujące w drukarce. Następnie zaimportuj plik poprzez kliknięcie Insert Image. Plik importuje się z 1 mm marginesem. Dostosuj rozmiar grafiki, najedź na jej prawy dolny róg i przeciągając zmieniaj wymiary lub kliknij dwukrotnie na obrazek i wprowadź parametry w oknie dialogowym. Kliknij proces End Print, aby przejść do ustawień drukowania. W punkcie Printer wybierz drukarkę 63TW. Papier Source Tray 1 to podajnik dolny, natomiast Multipurpose Tray podajnik górny. Zwróć uwagę, że przy druku na papierach termotransferowych należy zawsze drukować na prostym przebiegu i używać podajnika górnego. Media Type to wybór nośnika, na którym ma zostać wykonany nadruk. W przypadku papieru FC Top Dark New odpowiedni będzie typ nośnika Medium Light. Copies oznacza liczbę kopii, którą chcesz wykonać. Po ustawieniu prawidłowo wszystkich parametrów kliknij Print. Teraz program PRIP rozpocznie proces konwersji kolorów i nastąpi wydruk. Opcjonalnie możesz zapisać plik do formatu PDF, wybierając Save to File zamiast modelu drukarki. Wtedy program zapisze już skonwertowany plik. To rozwiązanie przyspieszy pracę, tak przygotowany plik będzie można drukować w dowolnym momencie bez użycia programu i pozwoli oszczędzić czas na jego ponowną konwersję. Odwzorowanie kolorów w pliku PDF jest inne niż na oryginalnej grafice, lecz wydruk nastąpi w poprawnych barwach. Tak wygląda gotowy transfer na ciemnej koszulce przy użyciu papieru FC Top Dark New zadrukowanego w drukarce 63TW. Teraz zajmiemy się drukiem na kolorowym kartonie. Tonery są ustawione odpowiednio w kolejności cyjan, magenta, yellow, white. Takie ustawienia tonerów są przeznaczone do standardowego druku na papierze, kartonie lub folii. Przejdź do programu PRIP. Podobnie jak w przypadku druku na papierze termotransferowym, w oknie Page Settings ustal kolejność podawania tonerów zgodnie z ustawieniem zespołów drukujących w urządzeniu. Używając suwaków, zmień pozostałe ustawienia. W kolejnym etapie przejdź do ustawień drukowania. Nośnik, który należy wybrać w naszym przypadku do druku na kolorowym kartonie, to Cardstock. Dostosuj pozostałe parametry i kliknij Print. Tak wygląda gotowy wydruk na kolorowym papierze. Drukarka 63TW z białym tonerem znacznie rozszerza możliwości standardowej drukarki CMYK.
o nadruki kolorowe z wykorzystaniem białego tonera na kolorowych i ciemnych papierach oraz w przypadku termotransferu wykonywanie grafik białych elementów i podsycanie intensywności pozostałych barw na ciemnych podłożach. Mam nadzieję, że filmik się podobał i pomoże Wam w pełni korzystać z możliwości drukarki.